Podojmaniu bravurunske, na której usmo sobrunske, pozegnoj się z druchenkami, a przywitoj ze swachnami. Pozegnoj się z druchenkami, a przywitoj ze swachnami. Nawiązanie do biesiady, uczestniczę w niej od pierwszej. Od pierwszej biesiady, tak do dzisiaj. W tej biesiadzie jest o tyle wspaniale, że możemy się spotkać. Bo spotykamy się, prawda, na tych przeglądach. Jest tam troszkę inaczej, a tu jest tak spokojnie, domowo. Możemy ze sobą jeszcze i porozmawiać. Jak myślicie? Dół, diabeł, wabie, przewiki? Czy udzik spod kolumny w ogóle? Nie, dół przewiki, bo jak umowa, to umowa. Tylko ze się tak bawi, bo ze te przewiki bawi na takie długi tytce podobne. No i jest tak czasem, ze gdzie ja bym mimo ze, to nie sprawę pośle. Biesiada powstała jako impreza wojewódzka w 1984 roku z inicjatywy ówczesnego dyrektora Wojewódzkiego Domu Kultury pana Stefana Młodawskiego i mojej skromnej osoby. W tym roku zaprosiliśmy blisko 50 wykonawców w kategorii poezji, gawędy i śpiewu. Hej, hej, ty się nie broniła, pamiętaj, Marysiu, jak żeś obiecała. Pamiętaj, Marysiu, jak żeś obiecała. Czerwone jabłusko, jabłusko, czerwone, zieloneś mi dała. Hej, hej, zieloneś mi dała. A potrawy, które Państwo ugoszczą na Państwa stołach i potrawy regionalne, które będziemy degustować podczas pory obiedniej, przygotowały dwa koła gospodyń miejskich. Piątkowy stok, zezwolenia. I babski kocioł z Mieczysławowa. Nad przedsięwzięciem objął marszałek województwa mazowieckiego Adam Strucik, starosta zwoleński Stefan Bernaciak i burmistrz Zwolenia Arkadiusz Syloma. Ale czego miałam płakać, jak żeś mi dobrą, przecież żeś mi obiecywał, ze mnie będziesz chciał. Przecież żeś mi obiecywał, ze mnie będziesz chciał. Na wysiadę przyjechaliśmy do Państwa z kaszą jęczmienną z warzywami, z gulaszem z warzywami i z suróweczką z kapustki, z marcheweczką, z papryką i z natką pietruszki. Są to tradycyjne potrawy, przekazywane z pokolenia na pokolenie, od naszych mam, od naszych babć. Stąd czerpiemy inspirację do tego, aby gotować po domowemu i zdrowo. Jak to zbierało, wionek mówiła, przed obrazem Matki Boskiej tam go złożyła. Przed obrazem Matki Boskiej tam go złożyła. Przysła do domu, wianka nie miała. Ino tu białą chusteczkę z głowy zdejmowała.
Wielu się cieszę, że udało się naszej organizacji pozarządowej otrzymać środki od Zarządu Województwa Mazowieckiego na przeprowadzenie dzisiejszego przedsięwzięcia, dzisiejszego wydarzenia. Warto podkreślenia jest to, że to jest już kolejna, 38. Partnerem tego wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego. Jestem bardzo wdzięczny, że docenił potrzeby promocji naszej rodziny. Daruj bliźnim urazy, bo darować trzeba. Święty Michał Archanioł, Twe uczynki na szare zwarty, obyci one były kluczem do nieba. Te Ci słowa przekazuję, niech Ci będą przestrogą. Idź przez życie z czystym sumieniem, idź właściwą drogą. Oryginalne melodie i tańce. Dzisiaj najbardziej taki, no nie wszystkie były zaprezentowane, ale najbardziej taki charakterystyczny był występ pani Joanny Tęczy i pana Zdzisława Kwapińskiego, bo były to tańce z regionu, z okolic Lipska. I to jest właśnie bardzo i melodia do tego i śpiew, prawda, charakterystyczny. Panie Marszałku, Panie Starosto, Szanowni Państwo, jest mi niezmiernie miło, że ta 38. biesiada odbyła się w takiej miłej i dostojnej atmosferze. Ale zanim przejdę do podziękowań, chcę Państwa jeszcze poinformować o jednym takim fajnym zdarzeniu, którego autorami czy bohaterami są pani Katarzyna i Piotr Stawarz, którzy wczoraj właśnie w konkursie tańca ludowego w Łodzi, bodajże jak dobrze pamiętam, w Oberku zajęli pierwsze miejsce. Dlatego poproszę brawa dla nich, bo to nasi mieszkańcy. Siada to rokroczne wydarzenie i bardzo ważne wydarzenie, bo kultura musi mieć swoje odpowiednie miejsce. Z tego miejsca chciałbym podziękować organizatorom tej biesiady, przede wszystkim tutaj pani dyrektor Domu Kultury, pani Ani Natalii Wieczerzyńskiej, pracownikom Domu Kultury, bo drodzy Państwo, bez nich by tego nie było. Ale chcę również podziękować Kołu Gospodyń Wiejskich Bawski Kocioł, który nas tak pięknie gościł dzisiaj na biesiadzie, na tych porannych prezentacjach. Byłem podczas wszystkich prezentacji. Pani Zofia, najstarsza uczestniczka, powiedziała chyba najdłuższy wiersz z pamięci. I również chłopczyk, nie wiem, mógł mieć 6-7 lat, też pięknie się zaprezentował, prawda? Także jest to przekazywanie tej tradycji i to bardzo cieszy, że to się dzieje właśnie w naszym regionie. Zaświć księżycu, oknem baku mory, zaświć księżycu, oknem baku mory, drobny deszczyk pada i wychodzą chmury. Zaświć gwiazdeczko, któraś najjaśniejsza, zaświć gwiazdeczko, któraś najjaśniejsza, wyjdzie panieneczko, któraś najładniejsza, wyjdzie panieneczko,